No, witajcie ogółem. Właśnie jestem przy Krzyśku Konowiczu, który będzie ogółem startował w wyborach na prezydenta naszego kraju wspaniałego. I po prostu to, co on powiedział, proszę pewne rzeczy przemyśleć i po prostu pomagajcie to po prostu wygrać. I proszę po prostu przemyśleć to, co jest tutaj. Po prostu ten człowiek jest naprawdę dobrym człowiekiem i dużo ludziom po prostu pomógł. I jesteście ogółem wspaniałymi po prostu naszymi widzami. I dziękuję tak samo za to, że po prostu w jakiś sposób nam pomagacie. I dziękuję piona. Szanowni Państwo, to co major powiedział, to jest prawda. Przestaje u mnie. Tak cię nazywam, jak powiedział major. Nie będę powtarzać już dalsze nazwisko swojego imienia. Każdy ciebie zna. I jak major powiedział, że każdy mnie zna wszędzie. I szanowni Państwo, to jest prawda, szczera prawda. Podjąłem kandydaturę na prezydenta RP, Rzeczpospolitej Polskiej, na prezydenta. Chcę naprawdę wyprowadzić Polskę, żeby szła do Niech przodu. ludzie I ogółem. piona życzę dla was wszystkich. Niech ludzie ogółem naprawdę przemyślą tą ogółem sprawę. To jest poważna sprawa, to nie byle co jest. I po prostu trzymajcie się i po prostu liczcie na dobre ja. Jest to pierwszy, lecz nie ostatni, oficjalny głos poparcia Krzyśka na prezydenta w wyborach RP 2020. Obecnie na grupie Wyborcy Krzysztofa Konanowicza powstają zarysy struktur, tak aby można było zbierać podpisy. Wszystkich, którzy chcą się zaangażować, serdecznie zapraszamy, aby licznie zgłaszali się do tego projektu. Niech Krzyśka zobaczy cała Polska w debacie prezydenckiej TVP 2020. Pozdrawiam, szef sztabu.